To czy jest Stochowy? Czy na Wałbrzych? Na Wałbrzych. Na Wałbrzych. Na Wałbrzych. Hello everyone, Wubiński, witam was w kolejnym vlogu. Właśnie jesteśmy po spotkaniu. Jesteśmy też po piwku, po afterze takim dla... Dorosłych. Dorosłych. Powiedzmy, że oni są dorośli. I tak, jak wrażenia wasze? Super. A no bardzo fajnie było. Zasi kurczę, no Flipin jest niższy niż myślałem. No. Ale jest bardzo ciekawie, jestem zadowolony. Ale za to jest taki sam chudy, jak myślałem, jak go widziałem. Ej, ale bardzo, bardzo spoko, bardzo fajnie, że wpadły właśnie te młodsze osoby. Na początku było bardzo miło, teraz poszliśmy no sobie... W sumie nie było żadnych hejtów. No, było miło, także zapraszam was na kolejne spotkania. Które na pewno będą... 54 osoby, jak sobie najeszło. Od 54 do tych bracia. No, się nudziło. No, bardzo się tu są Rudzi bracia, żeby nie było, odnaleźli się po spotkaniu. No, oni pozują. Rudy wygrał życie, są. No, Rudy wygrał życie, patrzcie. Tubę, wygrałem życie, mam pasji na kolanach. I wyślij to jej chłopakowi. Tyle można wygrać. To, że jesteście Rudzi, nie znaczy... Nie znaczy, że nie możecie mieć dziewczyny na kolanach. Jeszcze, jest drugi Rudy. To może być Rudy. To mamy trzech Rudych w towarzystwie. Kto jest trzeci? No nie, teraz no, przegrałem, nie, koniec. Ale nie no, Flipin wygrał życie, bo zaraz jest 100 000 subów. Właśnie, na 100 tysięcy subów planuję zrobić live charytatywnego. Farbowanie na rudo nigdy w życiu. Ale być może będzie live charytatywne. Tak. Ogólnie było kilkadziesiąt osób. W tym dwie dziewczyny, nie licząc Bessie, no to trzy razy. No ale Bessie jest w ekipie, także Bessie się trochę inaczej liczy. Bessie. Ale trzy były, ja ogółem. Bessie się nie liczy. Taka mała niebieska, Bessie taka Kamila i taka... Nie wiem, znasz ich imiona? No pewnie ma numer. No mam, do Kamili. Ej, obczajcie, no zobaczcie, tutaj nie drużynujemy na takie rzeczy spotkanie. Się dzieją na spotach. No, jest jedna dziewczyna i wszyscy, wow. Także dziewczyny zapraszamy, bo będziecie miały takie pranie tutaj. Takie ciacha. Znaleźć chłopaka, to chwila, moment, zaraz jakiegoś znajdziemy. Powiem jeszcze. No, niekoniecznie rudego. Powiem jeszcze, że jeśli ktoś wybierze się na spota, ma okazję zobaczyć Lipca. No, który właśnie teraz kameruje. Właśnie teraz kameruje. To jest właśnie kamerin ze strony Lipca. Właśnie, bo Lipiec kampił się przez całe spotkanie, ale... Chował się w dżungli. Nie potrafił go dobrze zwardować i robił niewidzialne gangi. Tak jest. Nowelinka. Był tak szybki, że nikt go nie zdążył zauważyć. Ja nie mam cooldownów na ulcie, więc... Co jeszcze można powiedzieć o spocie, no? Został zaplanowany projekt klipu. Właśnie, my tutaj nazwa już robota Watermelon. Watermelon, już jest w drodze. Dokładnie. West Coast, Mofoko, Bitches! I to wszystko pojawi się już niedługo na kanale Mr. Flipiński. Ogólnie Flipin jest krótszy niż mi się wydawało na vlogach wcześniej. Kamera go pogrubia. Spotkanie było bardzo przyjemne, było trochę dzieci, ale wszystko bardzo spokojnie. Bardzo, moim zdaniem właśnie bardzo fajnie, że przyszły młode osoby. Nie ma co osądzać, że są młodsze i od razu gorsze, nie? Tylko... Spoko wbili, było bardzo miło z nimi. Chciałbym jeszcze dodać, nawet nie rozwalali spotkania, po prostu siedzieli i normalnie się włączali, Ja też pozdrawiam jednego młodszego kolegę, którego spotkałem, jak wracał ze spotkania. I tylko on mnie widział, bo przybiłem z nim żółwia i pogratulowałem, że jest fanem Flipińskiego. Był zaskoczony, ale było wyszło fajnie. Ja chciałbym jeszcze dodać, że Bessie jest... zniszczoną psychikę do dzisiaj. Tak. Bessie na żywo jest jeszcze ładniejsza niż jak się ją widzi na YouTubach, także... Więc żałujcie. Żałujcie, że was nie było. Mamy pana numer jeden. Pan numer jeden to właśnie ja. Czarno to widzę. Plany. Czarno to widzimy. Ale wiadomo, zapraszamy mniejszości narodowe, nie są dyskryminowane za bardzo. Oprócz Żydów. Znaczy nie no, Żydzi mogą być. Jak jesteście Rudzi, to nie przychodźcie. Mogą się pośmiać siebie, my ciągle tak z siebie ciśniemy. Poszukujemy dalej rudych braci. No. Już ich niewielu. Nie, ale na przyszłość fajnie jakbyście wbijali wszyscy, bo naprawdę bawiliśmy się. Przyjeżdżajcie. Niezależnie od wieku, nie, bo... Podpisywaliśmy, niektórzy na właśnie mieli takie jak ja mam te obudowy, to nawet tu im pisaliśmy. Tak, były zdjęcia będą na Facebooku, cały album. Na legitymacji szkolnej, na portfelu, na plecach. Na klasówce. No panie, w ostrość, że poczekaj. Ktoś dostał jeden plus i... Z
prostokąt. Jest, tu jest. Zostało przeprawione na 5+. Tego kolegę, co to są z kartkówki 1+. Także... Tak, dokładnie. Po pierwszym spotkaniu po prostu rewelacja, fajni ludzie można poznać. No. Więc teraz macie przejść. Jeśli jesteście pełnoletni, możecie trafić na after. Do domu, ale to już wiadomo, no, sprawdzanie dowodów. No dokładnie, ja skanowałem wszystkim dowody. Żeby nie było, mieliśmy taką podnoszynkę. Skaner w oczach. Zbliżenie na cyckie oczywiście. No. Proszę. Specjalnie od lipca, pozdrawiamy was bardzo gorąco. Na razie. Spulmo Kotowski. Pa. Pa.